Błędy zdarzają się nawet najlepszym, a gdy stawiasz dopiero pierwsze kroki w WordPressie, to jest to tylko kwestia czasu, kiedy coś namieszasz. I bardzo dobrze. Nauka na własnych błędach to najlepszy sposób uczenia się, bo własne błędy lepiej się pamięta. Dlatego nie bój się popełniać błędów, bo wszystko da się naprawić albo cofnąć. No, przynajmniej w WordPressie się da. A skoro mowa o cofaniu, to dzisiejszy film pomoże Ci właśnie w tym. Pokażę Ci, jak zresetować WordPressa do stanu początkowego, żeby móc zacząć wszystko od nowa. Szybko, łatwo i przyjemnie. Cześć, tu Mariusz Wysoczański z estartupy.pl, miejsca, gdzie znajdziesz porady i instrukcje na temat budowania, rozwijania i skalowania Twojego biznesu w internecie. Zanim zaczniemy, chciałbym Ci przypomnieć o kliknięciu tego przycisku subskrybuj i dzwoneczka obok. Dzięki temu YouTube poinformuje Cię o moim kolejnym filmie. Do resetowania WordPressa będziemy używać wtyczki WP Reset. Resetowanie WordPressa to jednak nie wszystko, co ta wtyczka potrafi. Wtyczka WP Reset jest dostępna w repozytorium WordPressa za darmo, ale istnieje też wersja premium, która przyspiesza trochę proces resetowania WordPressa i ma kilka dodatkowych funkcji. Najciekawsza z nich to skrypt awaryjnego przywracania. Mega przydatna opcja, ale o tym w innym filmie. Teraz przechodzimy już do resetowania WordPressa. Kiedy resetować WordPressa? To zależy od stopnia demolki, jaką będziemy w stanie zrobić na naszej stronie. Ale niekoniecznie musimy to być my. Ostatnio demolkę zrobiły aktualizacje WordPressa i Elementora, po których motyw OceanWP miał problem z poprawnym importowaniem swoich stron demo. Po instalacji gotowej strony zamiast tego dostawaliśmy coś takiego. Rozwiązanie było dosyć proste, wystarczyło tylko cofnąć wtyczkę Elementor i WordPressa do trochę starszych wersji i ponownie zainstalować stronę demo. Ale kluczem tutaj był całkowity reset WordPressa przed instalacją strony demo, bo bez wcześniejszego resetowania WordPressa wygląd strony zamiast się poprawiać, tylko się pogarszał. Między innymi dlatego właśnie warto wiedzieć, jak taki reset przeprowadzić. No to do dzieła. Przechodzimy do instalacji darmowej wtyczki WP Reset z repozytorium WordPressa. W wyszukiwarce wpisujemy WP Reset, instalujemy wtyczkę i aktywujemy ją. Przechodzimy do zakładki Narzędzia i dalej wybieramy WP Reset. Tutaj interesują nas dzisiaj tylko dwie zakładki. Zakładka Reset i zakładka Tools. Zaczynamy od zakładki Reset. Znajdziesz tutaj trzy różne opcje resetowania WordPressa. W wersji darmowej wtyczki mamy tylko dostępną jedną z nich o nazwie Site Reset. Tabela pokazuje, czym te trzy rodzaje resetu się różnią i co dokładnie robią. Te czerwone ikony w kształcie kosza na śmieci wskazują elementy, które zostaną usunięte lub zresetowane, a zielone ptaszki oznaczają elementy, które pozostaną nietknięte. Opcja Site Reset generalnie czyści tylko samą bazę danych WordPressa, nie usuwając przy tym żadnych plików z serwera. Uruchamiając tą opcję, pozbędziemy się tego, co WordPress przechowuje w bazie danych, czyli wyczyścimy wszystkie posty, strony, ustawienia widgetów, menu oraz wyczyścimy zawartość zakładki Media. Zwróć uwagę, że opcja Site Reset czyści tylko sam widok zakładki Media. Gdy wysyłamy jakiś plik na serwer za pośrednictwem WordPressa, trafia on do folderu Uploads, a informacje o tym pliku są rejestrowane w bazie danych WordPressa. W ten sposób WordPress wie, że taki plik istnieje. Gdy opcją Site Reset zresetujemy bazę danych WordPressa, usuwamy tylko informacje o istnieniu plików, ale nie usuwamy tych plików fizycznie z dysku serwera. Jeżeli zależy nam na pełnym resecie WordPressa, to musimy jeszcze usunąć wszystkie zapomniane pliki w folderze Uploads i pozostałe pliki, które nie należą do rdzenia WordPressa. Jeżeli mamy wersję Pro wtyczki WP Reset, to do pełnego resetu wystarczy użyć opcji Nuclear Reset, która czyści dosłownie wszystko za jednym zamachem. Stąd ta nazwa, reset nuklearny. Jeżeli jednak nie mamy wersji Pro, to znaczną część niepotrzebnych plików możemy usunąć, korzystając z darmowych narzędzi dostępnych w zakładce Tools. Za chwilę pokażę Ci, jak to zrobić. Żeby zresetować naszego WordPressa, przewijamy na sam dół i szukamy interesujący nas rodzaj resetu. Zanim rozpoczniemy reset, mamy tutaj kilka dodatkowych opcji do wyboru. Możemy wybrać Reactivate Current Theme. Tą opcję zaznaczamy, jeżeli chcemy, żeby po resecie został aktywowany obecnie używany motyw. Reactivate WP Reset Plugin. Tą opcję zostawiamy zaznaczoną, jeżeli chcemy, żeby wtyczka WP Reset była aktywna po zresetowaniu WordPressa. Oraz Reactivate All Currently Active Plugins. Tą opcję zaznaczamy, jeśli chcemy, żeby po resecie wszystkie obecnie używane wtyczki były ponownie aktywowane, bo domyślnie reset WordPressa wyłącza wszystkie wtyczki.
Dodatkowo mamy tutaj przycisk Create Snapshot, za pomocą którego możemy zrobić kopię zapasową bazy danych. Robiąc taki snapshot przed resetem, będziemy mogli w razie czego cofnąć reset strony. Ale uwaga, snapshot to kopia tylko samej bazy danych. Snapshot nie robi kopii zapasowej plików. To znaczy, że jeśli po tym snapshocie usuniemy jakieś pliki, to nie będziemy mogli odtworzyć wcześniejszej wersji strony w 100%. Zauważ, że przy opcji Nuclear Site Reset nie ma przycisku Create Snapshot, bo reset nuklearny czyści bazę danych i usuwa wszystkie pliki. Tutaj robienie snapshota nie ma sensu, bo usuniętych plików i tak nie będziemy mogli przywrócić. Żeby zresetować WordPressa funkcją Site Reset, w polu tekstowym obok przycisku Reset Site wpisujemy wyraz Reset i klikamy przycisk Reset Site. Potwierdzamy jeszcze raz naszą decyzję i nasz WordPress się resetuje. I tak cała baza danych naszego WordPressa została wyczyszczona. Teraz musimy usunąć z serwera wszystkie niepotrzebne pliki. Przechodzimy do zakładki Tools i w zasadzie to możemy wykorzystać wszystkie dostępne tutaj narzędzia po kolei. I tak zaczynamy od Reset Theme Options, co wyczyści wszystkie ustawienia wszystkich motywów. Opcja Reset User Roles przywraca domyślnie ustawienia dla wszystkich rodzajów użytkowników na naszej stronie, ale jest niedostępna w wersji darmowej, więc ją pomijamy. Delete Transients to opcja, która usuwa wszystkie pliki i dane tymczasowe, które są przetworzone i wykorzystywane przez niektóre wtyczki. Często dane te są przechowywane w naszej bazie danych, ale nie tylko. Jeśli takich pozostałości nazbiera się za dużo, to nasza baza danych i strona może zrobić się trochę obciążała i przez to wolniejsza. Opcja Purge Cache usuwa wszystkie obiekty pamięci podręcznej, zarówno z serwera, jak i z bazy danych. Opcja ta działa tylko w przypadku wymienionych tutaj nazw wtyczek, ale nie zaszkodzi ją uruchomić. Opcja Delete Local Data usuwa wszystkie lub część danych przechowywanych lokalnie w naszej przeglądarce. Mowa tutaj na przykład o plikach cookies. Przycisk Delete Local Data usuwa wszystkie pliki cookies poza tymi należącymi do WordPressa, jak na przykład plik cookie pamiętający dane logowania się do naszego WordPressa. Przycisk Delete All WordPress Cookies usuwa wszystkie ciasteczka należące do WordPressa, przez co po uruchomieniu tej opcji zostaniemy wyrzuceni z WordPressa i trzeba będzie ponownie się zalogować. Delete Content pozwala na usunięcie tylko wybranych elementów naszej strony. Bardzo przydatna do usuwania np. starszych wersji wpisów i stron. WordPress nie ma takiej opcji, a starsze wersje wpisów niepotrzebnie zwiększają rozmiar naszej bazy danych. Delete Widgets usuwa wszystkie widgety z wszystkich pasków bocznych, stopki, strony itd. Delete Themes usuwa wszystkie motywy na naszej stronie, nawet obecnie aktywny motyw, więc po uruchomieniu tej opcji musimy zainstalować jakiś motyw, żeby cokolwiek było widać na naszej stronie. Delete Plugins usuwa wszystkie wtyczki oprócz WP Reset. Opcja Delete Must Used Plugins and Drop-ins usuwa wszystkie wymuszane wtyczki i niestandardowe pliki WordPressa. Trzeba tutaj uważać, bo niektóre firmy hostingowe, jak na przykład firma JDM, wymuszają własną wtyczkę do cache'owania stron na ich serwerach. Osobiście nigdy nie próbowałem usunąć tej wtyczki od JDM, więc nie wiem co by się stało po uruchomieniu tej opcji na stronie z hostingiem JDM. Clean Uploads Folder pozwala nam wyczyścić całą zawartość folderu Uploads, czyli pliki z zakładki Media i generalnie wszystkie pliki, które kiedykolwiek wysłaliśmy na serwer za pośrednictwem WordPressa, zostaną usunięte. Clean WP Content Folder czyści folder WP Content do stanu początkowego. W tym folderze są przechowywane m.in. pliki należące do niektórych wtyczek, jak np. lokalne kopie zapasowe strony albo tłumaczenia motywów i wtyczek. Opcja Empty or Delete Custom Tables pozwala na opróżnienie albo całkowite usunięcie tabel w bazie danych, które nie należą do WordPressa. Niektóre wtyczki pozwalają sobie na tworzenie własnych tabel w bazie danych do przechowywania tam swoich danych. Tutaj możemy te tabele opróżnić albo całkowicie usunąć z bazy danych. Opcja Switch WP Version przydaje się, gdy chcemy coś przetestować ze starszą wersją WordPressa albo gdy na przykład zaktualizujemy naszego WordPressa i po aktualizacji okazuje się, że coś nie działa. Opcja ta przydała się ostatnio przy wspomnianych już problemach z importowaniem stron demo w motywie OceanWP. Na końcu mamy opcję Delete htaccess file, za pomocą której możemy usunąć plik htaccess. Generalnie z tym plikiem lepiej nie eksperymentować. Jeśli jednak wiemy co robimy, to można usunąć ten plik i wygenerować sobie nowy.
OK, mamy już naszego WordPressa zresetowanego i wyczyszczonego z większości niepotrzebnych śmieci. Ja osobiście sporo eksperymentuję z WordPressem i często muszę go resetować, dlatego lubię używać opcji Nuclear Reset. Nie muszę wtedy klikać tych wszystkich opcji w zakładce Tools. A po takim całkowitym resecie korzystam z funkcji Collections wtyczki WP Reset, żeby szybko przywrócić mój cały zestaw ulubionych wtyczek i motywów. Kolekcje to fajne dopełnienie resetowania, ale tak naprawdę przydają się tylko, gdy często instalujemy te same wtyczki, na przykład na stronach klientów. Kolekcje to opcja dostępna w wersji Pro wtyczki WP Reset. Są to inaczej zestawy wtyczek i motywów, które możemy zainstalować i aktywować tylko jednym kliknięciem. Kolekcji możemy mieć dowolną ilość i możemy do nich dodać każdą wtyczkę lub motyw WordPressa. Żeby zainstalować kolekcję, klikamy Install Collection i wybieramy Install and Activate Collection. Jak widać, w ciągu paru minut mamy zainstalowany i aktywowany motyw Astra i wszystkie wtyczki z kolekcji bez zbędnego klikania. Bardzo fajna i przydatna opcja, ale nie ostatnia, jaką wtyczka WP Reset ma do zaoferowania. Jest jeszcze jedna bardzo, bardzo przydatna funkcja, w zasadzie to chyba najlepsza z nich wszystkich, ale jest ona trochę ukryta w zakładce Support. Chodzi tu o tak zwany Emergency Recovery Script, czyli skrypt odzyskiwania awaryjnego. Jest to niesamowicie przydatne narzędzie i każdy, kto ma WordPressa, powinien mieć taki skrypt na czarną godzinę, bo prędzej czy później się przyda. Więcej na temat tego skryptu dowiesz się z kolejnego filmu o odzyskiwaniu strony po błędzie krytycznym. Link do tego filmu znajdziesz w opisie na dole albo w lewym górnym rogu ekranu. I na razie to tyle. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz takich więcej, to kliknij proszę ten czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok. Dzięki temu wiem, że moja praca nie idzie na marne, bo ktoś to ogląda i daje to też niezłego kopa motywacyjnego. A teraz już dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.